sami nie wiedzieliśmy, co odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ta obronie też nie umienia odpowiedzieć na to pytanie, czy będzie ten drugi, czy nie. Ale cieszymy się, że Państwo dostaliście, więc witamy razem bardzo gromnie, ale na pewno nie, tak? Bo prom już jest, na szczęście. Zapraszam Państwa na końce. Ta sala tutaj nasza ostatnio jest salą balową, koncertową, teatralną i każdą inną. Dzisiaj mamy akurat salę koncertową, walentynki, walentynkowe koncerty, dla walentynki są jutro, ale my zaczynamy świętowanie już dzisiaj, jak to nam zrobi, prawda? Zaświętować balu. Także dzisiaj wszystko w temacie miłości. Piosenek o miłości i myślę, że nie tylko piosenek, ponieważ wokalista, który za chwilą przed Państwem wystąpi, sam mi mówił przed koncertem, żeby wyhamować go bardzo dużo lubi. Oprócz tego, że pięknie śpiewa, więc myślę, że to nie będą tylko piosenki o miłości, ale też piękne słowa, nie wyśpiewane, a wypowiedziane. Ja już wspomniałam o wokaliście, to dzisiaj u nas Marcin Jankiewicz. Pewnie część z Państwa doskonale go zna, wokalista musicalowy, jazzowy, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, aktualnie wykładowca na Akademii Muzycznej w Łodzi na kierunku musical. Zdobył bardzo wiele nagród, między innymi dostał muzyczną nagrodę teatralną w sezonie 2019-2020 dla najlepszego aktora musicalowego. Więc na pewno ten wieczór będzie wspaniały. Ja myślę, że wprowadzi Państwa wspaniały, cudowny nastrój, z którym Państwo już od nas wiedziecie i będzie Was ten nastrój trzymał i nie opuszczał jeszcze długo, aż do naszej kolejnej koncerty. Marcin oczywiście śpiewa, ale nie śpiewałby bez akompaniamentu. Będą Marcinowi akompaniować nasi muzycy Tomasz Pójcik i Sebastian Ruciński. Zawsze się wystarczy.
Dobry wieczór, proszę Państwa. Dobry wieczór. Tomasz Wójcik, Sebastian Ruciński. Wielkie brawa. Pięknie, pięknie, proszę Państwa, od razu wprowadzam zasadę po wszystkich pięknych solówkach, ponieważ to są, ja mam, było napisane na plakacie Marcin Jankiewicz z zespołem, a przecież tutaj są improwizatorzy wspaniali, gitarzyści. Także wielkie brawa jeszcze raz dla nich i pamiętamy, po każdej solówce patrzymy ładnie, żeby nagrodzić ich brawami. A dzisiaj sobie opowiemy troszeczkę o zakochaniu, o miłości, o walentynkach. I ogólnie o takiej różnej miłości, o różnych odcieniach tej miłości, ponieważ takie piosenki żeśmy wybrali i dobrali przeróżne. Zobaczymy, jak to nam się wszystko sprawdzi. A teraz zaśpiewamy piosenkę o symbolu walentyny. Jaki jest symbol walentyny? Serce. No i ciekawe, czy zgadniemy, jaka jest piosenka odnośnie serca? Po ilunutkę. Po ilunutkę. Zboczenie zawodowe. Sami się uwaga. Jak to jest 16 właśnie
I uwaga! Miłość serca mi się postawi. Dostarczony ten cudowne siedzisko, ponieważ wczoraj moje dzieci wyciągnęły mnie na takie skoki, te takie trampoliny. Bardzo zły pomysł, bo ja też tak się chciałem podobnić równolatkowo do nich i teraz jest naprawdę ciekawe. Także proszę Państwa, pierwszy raz od nie wiem, kilku lat nie będę stał na koncercie, a to może dobrze, bo panowie siedzą, nie? No, ale tak w obrazku jakoś tak się zgadza. A ja tak przedłużam, ponieważ nie mam żadnego pojęcia, sam ustalałem listę. Nie wiem, co teraz będzie, ale zaraz będę wiedział. O! Ej, proszę Państwa, na pewno znamy numer. Lata 90. i był taki wspaniały kompozytor, gitarzysta, ale również wokalista rockowy Richard Marx. I nawet napisał kawałek pierwszej zwrotki po polsku. Osiem zapadek. Tak się nazywa piosenka. Ale jest po angielsku. No. Ciekawe, co to jest. Niezbędne, trzeba zacząć.
pamiętamy tą piosenkę. No właśnie, dla Katarzyny troszkę podróż, troszkę sentymentalna. Odkręci ten tablet troszeczkę. Odkręci troszeczkę. A nie ma nóg. Co to teraz będzie? Po polsku? Wiesz, ja pisałem cały wieczór wczoraj tego. A, to fajnie. Może opowiedz tą historię. Może pokazać Państwu, co to masz zapisane. To jest taka kołysanka, ale taka nie do końca to jest kołysanka. Tak bym to powiedział. Także jak najbardziej możemy klaskać do rytmu. Będzie po polsku. I to jest takie prawdziwe wyznanie miłości. Prawdziwe, bo rockowe. Polski zespół. Ba. Tak jest. Czyli pamiętamy jak był tytuł? Kołysanka dla... O, witamy, witamy. Proszę, następni przychodzą. A partie tutaj przygotowane. Można tańczyć, proszę Państwa. Tak, kołysanka dla nieznajomych. To jest właśnie ten utwór. Znamy? No to mam nadzieję, że zaśpiewamy raz. Się podzielimy na panów i panie. Panowie za ekskrypcie mniej. Znaczy, wnosimy się troszkę poza. Ale proste, kochaj mnie! Prosty tekst, bo widzę, że pan już tutaj się zestresował. Nie masz się czym stresować. Ja bym sobie zestresował, kochaj mnie. Nie, nie. Już się nie stresujesz taki. Także proszę Państwa, szykujemy rączki, tutaj co, próbujemy. Się skończyć tam.
Wielkie brawa, proszę Państwa. Szczególnie również dla Was i szczególnie dla Panów śpiewających. Tutaj to wiem, że potrafi to... To nie słuchałem. Mamy Sebastian, jak pięknie zaśpiewał. Prosty, wokal. Dobrze. No i tak sobie płyniemy tym statkiem przez tą naszą podróż i dopłynęliśmy właśnie do troszeczkę trudniejszej barwy miłości. Ponieważ mamy różne odcienie tej miłości, prawda? Jest oczywiście to zakochanie wspaniałe, jest miłość długoletnia i różne takie inne rzeczy, ale to ta piosenka opowiada akurat o miłości do dziecka. Jeszcze mocniej. O miłości postaci dziecka. Proszę bardzo. Pach! Co za przygotowana publiczność, wspaniała. Jedna z najpiękniejszych balad, proszę Państwa, no i teraz postaram się ją wykonać. Jak to jest poważna sprawa, naprawdę, Tomasz. Zaczynajmy powagę. Tears in heaven, every time. Thank you.
co prawda mam dzisiaj, jak proszę Państwa, do Olsztyna i nie jest to ten Boże, jak będę dalej. Niestety. 5 godzinnej gwiazdy. Co? Tak? Tak? Proszę Państwa, mamy niesłychaną niespodziankę. Ja wiem, że wy też do Olsztyna, tylko tutaj, nie? Wiem, śpiewałem tutaj kiedyś w Olsztynie. No, gorzej, jak mnie zaprosili do Olsztyna tam, a ja przyjechałem tu, nie? To już było troszkę skok. Proszę Państwa, mam teraz wielką niespodziankę i wielką przyjemność zaprosić na scenę artystę o imieniu Julek i nazwisku Ruciński. Zapraszamy Pana, tylko chyba musimy wymienić się z rogami. Posłuchajmy, co tu się będzie wyprawiać. Proszę Państwa, Is it Shiloh? Tak, zobacz. Stevie Wonder. Wielkie brawa jeszcze raz na Jungla.
Tak się zaoferowałem kaskaniem wszystkim, że otworzyłem wodę i się nawet nie napiłem. Także tak jakoś to wyszło. No dobrze, proszę Państwa, a teraz bardzo ciekawa piosenka, przypomniałem sobie o niej niedawno, również lata 90. i taki bardzo ciekawy zespół, który w nazwie miał ekstremalność, Extreme się nazywał. Ekstremalny zespół i oni grali dosyć mocnego rocka, bardzo dynamicznego, a kiedyś sobie nagrali taki utwór, to było takie wyznanie głównego wokalisty do swojej miłości właśnie, dlatego wydaje tą piosenkę, nagrali to ze swoim gitarzystą na dwa głosy, no i dzisiaj Sebastian zaśpiewa ze mną drugi głos, także jak dobra ma. More than words.
basen naprawdę sobie radzi. W refrenie były śpiewy. Nie wiem, czy Państwo słyszeli? Słuchaj, bo coś tam było, nie? Coś tam było bardzo ładnie, troszkę tym i rozwoju bardzo ładnie. Miałem okazję, proszę Państwa, zaśpiewać ten duet, jaki to melodii z Krzysiem Wilkiem. Razem w duecie. Pamiętają Państwa Krzysia Wilka? Pamiętają Państwa. Pamiętają. Piszcie ode mnie zdecydowanie. No, ciężej się bardzo się uśpiewane solo. No i tak sobie tutaj, prawda, rozmawiamy. A, dobrze, już prawda. Proszę Państwa, a wkraczamy w świat chyba jednej z najbardziej znanych ballad polskich. Naprawdę, jest to niesłychane wyznanie miłości o tym, żeby zmienić swoją lokację, aby... Nie, to nie mojego nazwy jest. Aby chociaż, się postaram, o zmianie swojej lokacji, aby podążać za ukochaną. A co zagrałem na kilka dźwięków? Może zagrałem na początek? Tak, to jest ewidentnie o zmianie lokacji. To jest zresztą. Zawsze tam, gdzie ty. No moi drodzy, oczywiście. No to co, śpiewam? Yeah.
Państwo, tyle tych jejów było, nigdy w tej piosence nie było tyle tych jejów. To jest piękne właśnie, to jest improwizacja. To jest muzyka na żywo, że tak powiem po aktorsku. Żeby było, że dobrze. O, teraz proszę Państwa, teraz sobie przypomnijmy piękny film. Mam nadzieję, że większość ludzi oglądała. Miasto Aniołów. Pamiętamy jak film? Niesamowite wyznanie miłości. Anioł, który porzuca swoją nieśmiertelność, ponieważ się zachował w zwykłej kobiecie. A potem wiadomo, jak się to kończy, tak że już jest w ogóle miszmasztowany. I proszę Państwa, to była taka piękna piosenka Arms of the Angel. The Arms of the Angel. I tego śpiewają kobieta, no to po co będziemy, prawda, po co ja mam się tutaj męczyć. I dla Państwa to nie będzie przyjemne i dla mnie. Także proponujemy drugą piosenkę z tego filmu, która była mniej doceniona. A nazywała się Iris. Iris. Ciekawe, czy Państwo pamiętają. Zapomniana piosenka z tego filmu. I Spring Guitary, który występuje tylko w tej piosence. Sebastian Rusiński. Thank you.
Pamiętam tą piosenkę? Pamiętam ktoś? Tak, no, to ona taka była zapomniana troszeczkę. Tamta była bardziej wyskoczyła, no i dobrze. No i tak sobie tutaj śpiewamy, jest fajna zabawa. To już było. Nie, dobra, czyli Tomek ma lepszą tą listę. A, no tak. Proszę Państwa, tak się złożyło, że całkiem niedawno temu, bo w 2006 roku, to ile to tam? Podatka był, nie? Odbył się festiwal w Sopocie. Jak co roku? Ale nie, no już teraz te festiwale to takie, to był ten festiwal, tam były jakieś słowieki, coś tam. I tak się złożyło, że z zespołem Bawon Magiec udało nam się wygrać ten festiwal z piosenką Między Nami. Taki piękny Walczyk. No i dzisiaj w tym naszym fajnym składzie chcieliby się Państwu przypomnieć w ogóle tam. To jest w ogóle taka ciekawa sprawa, bo w ogóle moja znajomość z moją żoną zaczęła się od tego utworu, w ogóle tego festiwalu. To jest taka ciekawa sprawa, bo reżyser całego show powiedział, że jakąś modelkę mi dokoptuje, która tam się klaska, że przeżywać po prostu dostać piana. Ja mówię, a to ja mam dziewczynę, to ja mogę z nią przyjechać, to sobie gdzieś tam ogarniemy temat. No i Państwo, zostało już. Minęło troszkę czasu. Także, proszę Państwa, między nami nigdy nic nie było, a jednak coś się odbyło. Ładnie grasz, nie chcę się płacić, nie chcę tego zacząć. Między nami nigdy nic nie było, nasze wojny nigdy nie spotkały się i teraz już na pewno wiem, że to miłość i dlatego mówić chcę. Nasze dłonie nigdy nie spotkały.
jutro mam, znaczy cieszę się, że niektórzy pamiętali, nawet coś tam zaśpiewali. Jest tak gorąco, jak wtedy w Sopocie, także naprawdę bardzo fajnie. Wtedy pamiętam, że było deszczowo. I pamiętam, żeśmy sobie usiedli, już taki było after party na dole i już tak fajnie się człowiek czuł i nagle przybiegli do mnie za fraki, mnie biorą, żeśmy wygadli. Ja mówię, co, ja tu nie wiem, co się dzieje. Było dosyć ciekawie. Tam jeszcze wtedy była taka knajpka, taka, w której siedzieli jeszcze świetnie pamięci. Zbyszek Kodecki, Andrzej Załuchaj sobie siedzieli, rozmawiali. Kołacz Majerska, takiego to spotkanie. A później już nic nie było. Ale bardzo ładna sala, zapraszam w ogóle do opery, znaczy nie przecież to jest wśród Beledem. I bardzo ładne koncerty. W tym roku mieliśmy okazję tam zagrać, zaśpiewać, także naprawdę bardzo fajnie. Dobrze, ja tak oczywiście przedłużam, bo nie mam pojęcia, co jest dalej, prawda? Także tak sobie fajnie rozmawiamy, ale Tomasz ma odpowiednią listę, dobrze. No i teraz wkraczamy... A właśnie, no jakoś się tak złożyło, że tak. Proszę Państwa, wkraczamy do balady, którą wydaje mi się, że wszyscy znamy. Jedna chyba z najbardziej znanych balad na świecie. Zaśpiewana przez genialnego wokalistę i takiego songwritera, myślę, kompozytora, o, muzyki rockowej, przede wszystkim rockowa, lada świetnie gra na gitarze, gra na basie, śpiewa. Tak opowiadam, to się odgadza. I jeszcze ta piosenka uczestniczyła w filmie. W filmie o czasach średniowiecznych. Robin Hood. Ale nie wiecie, jaki jest cały tytuł. Robin Hood i? Robin Hood. O właśnie, pięknie. Ja pamiętam, kto tam główną rolę grał? Kevin Costner, oczywiście. Robin Hood, tak. Robin Hood główną rolę. A pamiętacie Państwo też taki serial Robin Hood, zakapturzony człowiek, te chude te. I ten Robin Hood faktycznie wyglądał na prawdziwego książkowego Robin Hooda. Pierwszy był czarny, drugi blond. Proszę Państwa, no to wiemy, jaka to jest piosenka? Potrafię powiedzieć tu? Wszystko co robię. No właśnie. No takie, tak. Idziemy na wpisy. No dobrze. No to co? To zaśpiewajmy sobie. I'm not afraid to die.
komentarze, nawet na gitarę. Uch. Proszę Państwa, no i tak, i teraz, uwaga, teraz będzie ciekawe pytanie. Ciekawe, czy pamiętam. Jakoś tak zeszli na filmy, to takie filmy o miłości, troszkę przygodowe. Był gdzieś taki film, zdradzam aktorów, zobaczcie. Johnny Depp. Film bardzo często puszczałem na walentynki, ale jakiś czas temu Johnny Depp grał na takiego Casanowę. Nosił taką maskę, proszę Państwa, i na pewno był dom. Dom Juan DeMarco. Pamiętacie Państwo taki film? Bardzo ciekawy film, tam było bardzo ciekawe podejście, bo wszystkie kobiety dlały na jego widok, a jak już się odezwał, to już w ogóle dlał jeszcze raz. Dobrze, dziękuję bardzo. No właśnie. O, to było dobre. To muszę sobie zapisać. Wykorzystam to. Tak, on był takim Casanową. Naczytał się Casanowy i bardzo ciekawe podejście. Zapraszam do odświeżenia. Kto nie oglądał, to naprawdę zapraszam do obejrzenia. Bardzo ciekawy film. I w tym filmie wybrzmiała piosenka właśnie Bryana Adamsa, czyli naszego Robin Hooda wcześniej. O bardzo ciekawym tytule. Kobiety w domu i teoretycznie z tą moją najmłodszą, jestem 17 lat po ślubie, to jednak do tej pory jeszcze nie wiem chyba, jak to jest z tymi kobietami. I ta piosenka również tego nie wyjaśnia, ale jest przebiegna. Have you ever really loved a woman? Ciekawe się bardzo. You love.
brawa! Sebastian Kruczyński! Julek Kruczyński, bo to do końca znaleźć! Dobrze! Jaka poesja! Jaka poesja Niemcy! Dawaj, dawaj! Dawaj, tu upór właśnie! Dawaj! Pozycja się twoja, upór się! Tak jest to dobra. Jeżeli chcecie już nie jeden opór, to kaść. Chcesz zagrać? Ale to nie, bo to nie możemy rozdrawić. Bo to już jak się zacznie, to wszyscy będą wiedzieć. Graj Edu cały czas. Edu to nawet ja potrafiłem mieć na gitarze. Proszę Państwa, to teraz to taka niespodzianka, również z filmu. To jest chyba najczęściej śpiewana piosenka przeze mnie właśnie w okolicznościach walentynkowo dnia kobiet, tak bym powiedział. Między walentynkami a dniem kobiet najczęściej śpiewana przeze mnie piosenka. Jest również musical, proszę Państwa, zgadza tytuł. Jest również musical, który jest grany i w Krakowie, i w Łodzi. Wszystko się dzieje na przełomie lat 80. i 90. w Los Angeles, czyli już metro odpada. Chociaż tam metro jest. No i co? No i gram główną rolę na przykład w tym spektaklu. Tak! Tylko ja nie gram Pretty Woman. Nie dodałem główną rolę męską. Richarda, tak, dwie serce. Także proszę Państwa, a notabene aktor Richard Gere, a propos, grał rycerza króla Artura. A nie, to nie Ryszard. No dobrze, proszę Państwa, to co, znamy Pretty Woman? To piękne zakończenie rączki, w górę idziemy. Thank you.
Proszę Państwa, improwizacja Julka, wielkie brawa. Tomasz Wójcik, Sebastian Ruszyński, Marcin Jakubiński, chodźcie się na zespołowie. Uwaga. Mówiłem, że sobie zabawę do gwiazdka? Ośmiu zabawę. Ośmiu zabawę.